Mój mózg wyparował, dzięki, miłego wieczoru. Nowy odcineczek, to się docenia, dzięki za poprawienie dnia. Zrobiłeś mi dzień, dziękuję. To jest zajefajne, czemu ja tego wcześniej nie widziałem? Dzień dobry moi mili, przed nami kolejny piąty odcinek z serii Beka z ludzi w internecie, dlatego przygotujcie swoje szare komórki na ostrą jazdę bez trzymanki. Wszystkie poprzednie odcinki znajdziecie w karcie z playlistą, która pojawi się tutaj, także jeśli jeszcze nie widzieliście, to zachęcam do nadrobienia i standardowo zachęcam też do zasubskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a chcielibyście być na bieżąco z filmami. Wbijcie też szybkie 2000 łapek w górę po kolejny odcinek, a teraz zaczynamy! Grupo, jestem ciekawa waszej opinii, bo jestem trochę zdegustowana. Jak wiecie, kawusie są słodkimi, bezproblemowym i pieskami, zwłaszcza mój Brunio. Oddałam psa do hoteliku, bo musiałam służbowo wyjechać na trochę. Hotelik ma bardzo dobre opinie u znajomych. A ja jestem rozczarowana. Oddałam pieska w piątek około 12, a odebrałam w niedzielę o 20. Pani policzyła mi dwie doby, a przecież była jedna pełna tylko. Ponadto policzyła pełną stawkę, a jak upomniałam, że za tak małego pieseczka powinna być niższa stawka, to usłyszałam, że pani każdym pieskiem zajmuje się tak samo, poświęca mu czas i uwagę, bawi się i wychodzi na spacery, czy mały, czy duży, a poza tym hotelik jest dedykowany małym psom z zasady, więc nie widzi powodu, żeby obniżać umówioną stawkę. Okej, Brunio był zadbany, wyglądał na zadowolonego i chciał wracać, ale jestem zdegustowana postawą pani. Co o tym myślicie? Bo ja uważam, że poświęcenie czasu to jej obowiązek, ale mały pieski to mały pieski i powinna być obniżka. Znaczy co, psie hotele mają cennik od kilograma psa, czyli za dużego pieska powinna liczyć podwójnie? Za opiekę nad takim malutkim pieseczkiem, słodziakiem, dziubaskiem to lafirynda hotelowa powinna jeszcze zapłacić. Jak dla mnie to wyszło ponad dwie doby, ale co ja tam wiem o wyższej matematyce dejowskiej. Mężczyźni otwierający drzwi przed wychodzącą z pomieszczenia kobietą są symbolem agresywnego patriarchatu. W ten sposób mężczyźni próbują powiedzieć, możesz stąd wyjść tylko za moją zgodą. Właśnie tak mężczyzna przypomina o tym, że kontroluje wszystkie decyzje kobiety. Kobieta gotująca rodzinie obiad jest symbolem agresywnego patriarchatu. Usiłuje w ten sposób powiedzieć, nie, zdechniecie z głodu, dopóki ja tak nie zdecyduję. W ten sposób przypomina im, że trzyma ich życie w rękach. Podobna sytuacja ma miejsce, gdy okrutny, spocony samiec pomaga nieść kobiecie zakupy. Daje jej do zrozumienia, że wyraża łaskawą zgodę na jej odpoczynek. Oznacza to, że ludzie są stworzeni do niszczenia się nawzajem i wchodzenie w jakiekolwiek kontakty między płciami powinno być uznane za niehumanitarne i surowo zakazane. Hej, kupiłam pół godziny temu arbuza. Poprosiłam panią, aby mi go przekroiła, bo musiałam zobaczyć, jaki jest. No i wyglądał ładnie, ale w domu jak go posmakowałam, to od skórki jest kwaśny i wydaje mi się, że ugotowany. Czy jak pójdę do sklepu z paragonem i go zapakuję, to mi go przyjmą na zwrot? Tak to właśnie wygląda, jak ameba połasi się na egzotykę. Pewnie, że można zwrócić, tylko go trzeba posklejać przed zwrotem. W sumie to arbuza można śmiało zjeść do końca. Wystarczy oświadczenie na piśmie, że był niedobry. Poszukuję partnerki do stałego związku. Trochę o mnie. Jeżdżę na pieczarki w sezonie do Austrii, jeżdżę komunikacją miejską. Budowa atletyczna, 87 kg wagi, 162 wzrostu. Wiek to 45 lat, umiem pływać, pracowałem przy rybach w Białogardzie, moja dieta składa się z jajek oraz kiełbas. Poszukuję obiety w wieku od lat 18 do lat 30. Wymagania to waga do 55 kg, ładna cera, wzrost od 170. Aktywny tryb życia, praca biurowa, brak dzieci, ilość partnerów w ciągu życia mniejsza niż 3, własne auto. Tłumaczę i objaśniam. Życiowy przegryw bez szkoły i stałej pracy, atletyczna budowa ciała przy diecie kiełbasianej to zwykły ulaniec. Życiowe osiągnięcia, miesięczny na linie zwykłe i nocne oraz karta pływacka zrobiona w podstawówce. Szuka dziewczyny młodej, bo naoglądał się za dużo filmów dla dorosłych, wymagając od niej, żeby miała wszystko to, czego on nie był w stanie ogarnąć przez 45 lat życia. Cześć, proszę bez hejtu i głupich komentarzy. Pierwszy raz w życiu założyłam zbiórkę. Krótka jej historia jest taka, że wynajęłam zaniedbaną kawalerkę, ambitnie zakładając, że wyremontuję ją sama. Wybrałam to mieszkanie, ponieważ a. jest blisko mojej pracy, b. aktualnie tylko na takie mnie stać. Będę tam płacić 1400 zł miesięcznie, a nie na przykład 2200 czy więcej, czyli tyle, ile najmniej kosztuje dziś wynajem kawalerki w akceptowalnym stanie. Nie ukrywam, szukałam dobrych kilka miesięcy. Nie było łatwo znaleźć coś, na co mnie stać, bo jak wiecie, ceny poszły mocno w górę. Do rzeczy, koszty remontu na dzień dobry nieco mnie przerosły. Właściciela nie stać na generalny remont. Przez 8 lat nie robiono tu absolutnie nic. Stwierdziłam, że odświeżę to lokum sama, choćbym miała założyć zrzutkę. Mieszkanie jest cudze, więc nie ma sensu wkładać w nie swoje pieniądze, a i tak inwestuję tyle, ile mogę. Więcej w opisie zrzutki. Jednak nie planuję się zażynać. Zapowiada się, że będę tu mieszkać kilka lat, dlatego zbieram, aż się uzbiera. Kasa się nie zmarnuje. Warto, bo kawalerka, choć jest zaniedbana, to ma super układ. Ma łazienkę z wanną i balkon, czyli dwie rzeczy, o których marzyłam całe moje dorosłe życie, odkąd wyprowadziłam się od rodziców. Każda złotówka na wagę złota. Ktoś ma dorzucić piątkę albo dziesiątkę? Jak uzbieram
sam cel, robię parapetówkę dla składkowiczów. Wprowadziła się na zaniedbaną kawalerkę, a że nie jej, to wyremontuje ją za cudze pieniądze, bo swoich się nie opłaca wkładać. Mój ulubiony fragment. Stwierdziłam, że odświeżę to lokum sama, choćbym miała założyć zrzutkę. Idąc tym tokiem, stwierdzam, że wyjadę na Malediwy, żeby poszerzyć horyzonty turystyczne, choćbym miał założyć zrzutkę. Szukam chłopaka towarzyszącego na wesele. Wymagania są według mojego uznania, więc komu nie pasuje, to nara i nie komentuj. Wymagania: musisz posiadać prawo jazdy wraz z samochodem, który się naprawdę wzorowo prezentuje, a nie jakiś wóz z poprzedniej epoki, czytaj 1990 czy 2000 roku. Wzrost obowiązkowy minimum 1,79 cm. Sama mam 1,64, więc musi być utrzymany balans. Perfumy obowiązkowo wyraziste i rzeźkie, aby po tańcu nie było czuć potu od ciebie. Alkohol tylko przy toastach. Jeżeli więcej wypijesz, wylatujesz, a kluczyki zabieram, żebyś nie kierował po pijaku. Całus ode mnie tylko przy powitaniu gości. Jeżeli będziesz nachalny, również wylatujesz. Bez mojej obecności nie rozmawiasz z osobami z mojej rodziny, muszę być świadoma, o czym mówisz i z kim na mój temat. Wymagania survivalowe, ale obiecuję, że warto. Coś ode mnie. Blondynka 19 lat, z dosyć bogatej rodziny, wysportowana, rzadko pijąca, studiująca na PŚK. Zainteresowani chłopcy niech zostawiają superki. Panna trochę powyżej 1,5 cm szuka dryblasa o wzroście około 2 cm. Mam nadzieję, że akcja toczy się w king size, bo w normalnym świecie nikt ich nie zobaczy i ich zadepczą na tym weselu. Swoją drogą, jeśli studentka Politechniki ma problem z poprawnym zapisaniem jednostki długości, to znaczy, że ona tam chyba teologię studiuje. Jestem influencerem i mam ponad 30 tysięcy followersów na TikToku. Mam również do wyremontowania łazienkę. Wykonawcy, który podejmie się wykonać ten remont za darmo, oferuje bezpłatną promocję jego firmy na moim profilu. Zastrzegam sobie prawo do wyboru wykonawcy według własnych kryteriów. Oferty proszę składać do końca maja. W przypadku zbyt dużej ilości chętnych zorganizuję losowanie. No to wybór według kryteriów czy losowanie, bo nadal się waham, czy wziąć udział. Jaki pewny tłumu chętnych, a jednocześnie sprawiedliwy, że chce wylosować zwycięzcę zaszczytu. Nie chce mi się go szukać na TikToku. Obstawiam, że to jeden z tiktokowych influencerów ruszających ustami do chwytliwych kawałków. I jeszcze sobie zastrzega prawo wyboru, czyli kolejka już się ustawia w drzwiach i pora casting robić. Mam bardzo interesujący temat. Czy w Anglii istnieje coś takiego jak zasiedzenie nieruchomości? Wynajmuję to samo mieszkanie przez 15 lat. Czy w związku z tym nabywam jakichś innych praw? Wiem, że pytanie wydaje się niedorzeczne, ale może coś w tym jest. A przez zasiedzenie w robocie należy się procent udziału w firmie i stanowisko w radzie nadzorczej. Ja od 15 lat kupuję w tym samym warzywniaku. Sami zaproponowali procent od dochodów. Ma rację, coś w tym jest. Pytanie wydaje się niedorzeczne. Witam, mam problem lub moja miłość mam problem. Kłóciliśmy się, ja powiedziałem, że nie będziemy razem. A ona napisała go byłego narzeczonego sprzed 8 lat. Teraz nie umie się z tego wyplątać. Bo on ją traktuje jak żonę itp. itd. Daje na czynsz, a ode mnie nie chce ani grosza. Mówi, że mnie kocha, ja ją też bardzo kocham. Ale ona nie chce go skrzywdzić drugi raz. Ja się załamałem i w szpitalu wylądowałem. Co mam zrobić, skoro ona chce być ze mną, bo mnie kocha i ja ją też kocham, ale ona nie chce z nim pogadać, by zostali przyjaciółmi, kolegami, bo go nie kocha. Jednocześnie nakręca go słowami, że też go kocha itd. Mówi, kocham cię, ale w obecnej sytuacji finansową i zdrowotna nie może być ze mną. Mówi, że ma mnie naciskać, że ona i on samo się rozpadnie, bym był cierpliwy. Co mogę zrobić? O losie, to jest bardziej skomplikowane niż moda na sukces. Ona go kocha, ale nie kocha go, bo mnie kocha, ale mówi, że go kocha, bo mnie kocha. Ale jaka przedsiębiorcza w tej miłości. Ludzie to jednak mają takie problemy, że ortografia i interpunkcja schodzą na dalszy plan, ale wydaje mi się, że ona nie kocha jego, tylko jego pieniążki. Można się rozejść. W piątek, kochani, czy czegół o tej porze może ktoś coś pomoże, bo brakuje do 2 mieszkania jeszcze jebotka, lampki, pralki, szafy. Aby dziś nam przewiózł autem te rzeczy z 1 do 2, dziś pilnie, nie jutro, bo my dziś już chcemy. Zapłacę za paliwo lub inaczej, bo masz ma zawał kręgosłupa, go boli i nie może, bo tak to by na plecy je but. I by się jakoś dało radę, a tak proszę o priw dziś, przeprowadzka dziś, nie jutro, bo ja nie chcę, tylko chcę dzisiaj. Tym, że my teraz mamy 8 pejon, więc z góry na dół trzeba będzie parę razy, bo przecież oknem nie będę czyczeć. Pralka ciężka, jebotka córki i moje meza, no to już coś waza. Coraz liczniejsze są ofiary polskiego systemu edukacji. Płakać mi się chce, serio. 5 razy czytałem, żeby wyciągnąć z tego puentę i nie potrafię, ale na pewno trzeba być jednostką wyjątkowo wybitną, żeby wymyślić zawał kręgosłupa. W każdym razie ja dostałem zawału oczu czytając to.